36 km z Ustronia Morskiego do Łaz w ciągu jednego dnia planuje przepłynąć Sianowianin mieszkający obecnie w Koszalinie, Rafał Grzelak. Chce wypromować w ten sposób zbiórkę na dwumiesięcznego Antosia, będącego pod opieką Fundacji Jesteśmy Razem. Rafał Grzelak trenuje pływanie długodystansowe od niedawna, ale już ma na tym polu sukcesy. Wkrótce zamierza pokonać dystans 36 km i daje sobie na to 13 godzin. Start miał się odbyć w najbliższy czwartek, ale ze względu na pogodę być może odbędzie się on w piątek, a może i po weekendzie. Obecnie trwają przygotowania. Jesteśmy tu uzależnieni od matki natury, no i musimy cały czas na bieżąco sprawdzać. Mamy osobę w Darłowie w jednostce wojskowej, ona będzie nam 48 godzin wcześniej i nas informowała, jakie są warunki. 24 godziny wcześniej podejmiemy już na pewno decyzję, dajmy na to w środę, jeżeli będziemy widzieć, że w czwartek, z tego co na razie wiemy, zapowiada się tak, że te warunki, że nie popłyniemy w czwartek. Bardzo możliwe, że może będzie to piątek, ale też tego jeszcze nie wiem. Cały czas obok Rafała Grzelaka będzie płynęła łódka asekuracyjna, z której podawany będzie pokarm. Pływak nie może jednak na nią wejść. Głównym celem akcji jest nagłośnienie zbiórki dla ratowania małego Antosia z Sianowa. Zrzutkę z właśnie wszystkich Państwa zachęcam niezmiernie, bo gdzieś tam dobro na pewno wraca, pomaganie, jak to mówię, nie boli, a nawet przynosi dużo szczęścia. I wszystkich z Państwa zachęcam na wejście na Sianowską Fundację Jesteśmy Razem na Facebooku i tam będzie właśnie link do zrzutki i można tam zasilać konto i to będzie wszystko na potrzeby właśnie rehabilitacji Antosia i walki o jego lepszą, zdrową przyszłość. Warto dodać, że w tych dniach ojciec Rafała, 65-letni Waldemar Grzelak, przeszedł samotnie do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Antoś, na którego rzecz panowie idą i płyną, urodził się z wodonerczem i wodogłowiem. Jest pod stałą opieką szpitali klinicznych w Gdańsku i Szczecinie. Zbiórkę na jego leczenie prowadzi sianowska fundacja Jesteśmy Razem.